Dzisiaj pokażę, jak podnieść kabinę w pojeździe marki Scania. I tak jak zawsze, przed każdym podniesieniem kabiny, nieważne jakiej marki, wszystko tutaj posprzątałem, żeby się nic nie przemieściło, pozabierałem. Wyniosę jeszcze tylko tą butlę, co tam stoi, ten czajniczek, te wody. Wszystko tam posprawdzałem u góry w schowkach, czy tam nic przypadkiem się nie wysypie. Na górnym łóżku też pościągałem wszystkie rzeczy, które mogłyby spaść. Pozostawiałem tylko lekkie. Dolne łóżko przycisnąłem fotelami, żeby się nie otwarło. W lodówce też wszystko posprawdzałem. Dobra. To możemy działać. Żeby podnieść kabinę w Scanii, najpierw trzeba podnieść z przodu pokrywę, atrapę. Pociągamy tutaj tą wajchę. Idziemy do przodu. Zabieramy tą rurkę. W niektórych ciężarówkach przed podniesieniem kabiny należy podnieść atrapę i ją tak zostawić w takiej pozycji, ponieważ może dojść do uszkodzenia tej pokrywy. I to jest właśnie ciężarówka, właśnie w Scanii musi być, pozostać ta pokrywa otwarta. Idziemy tu teraz. W wielu ciężarówkach mechanizm podnoszenia kabiny znajduje się tutaj. To jest taki mechanizm działający na zasadzie podnośnika samochodowego. Po prostu przekręcamy najpierw tą tutaj śrubę do pozycji, w której można podnosić kabinę. Tu zakładamy kluczyk, przedłużkę. Ta rurka służy również do podnośnika. No i trzeba machać. Nie ma jak w wiweku, ręce do kieszeni, przycisk wciśnięty i samo działa. Dobra, lecimy z koksem.
najgorszy moment. Zawsze jest taka odrobina strachu, że o czymś się zapomniało. Ktoś tam mogło polecieć i wiem, rozbić szybę. To chyba fuzi, nie? Kabina podniesiona. Tak wygląda serce skanu. Ładny motorek. Dobra. Żeby opuścić kabinę, trzeba tą śrubkę tutaj przekręcić z powrotem w drugą pozycję i znowu machać, także można troszeczkę przy okazji łapkami popracować. Pompa musi być. Ładny wiatraczek. Termos.